Wiem, że w pobliżu znajduje się praktyka kompetentnego lekarza, ale ja wolę leczyć swoją chorobę herbatą z kwiatów. Wiem, że za rogiem znajduje się wyśmienita piekarnia, ale ja wolę ciasto czekoladowe. Wiem, że mój przyjaciel jest doskonałym prawnikiem, ale ja choć gubię się w gąszczu paragrafów, wolę słuchać rad farmera z Nikaragui. Wiem, że istnieje Bóg, ale ja wolę sam decydować o swoim życiu i sam wytyczyć sobie drogę do wieczności. Ci z nas, którzy przyjmują wiele spraw tylko rozumem, nie są w stanie w sprawach dotyczących wieczności posunąć się ani o krok dalej. Kto chce dostąpić Bożego błogosławieństwa, musi w swoim sercu dojść do takiego przekonania, że jest słaby, grzeszny, bezradny, że potrzebuje Bożej obecności, Bożej bliskości, tak aby dostąpić Bożego miłosierdzia, tak aby dostąpić Bożej łaski. Zatem okazuje się, że niektórych z nas od nieba dzieli raptem niewiele, bowiem jakieś 45 centymetrów. Tyle bowiem wynosi odległość między głową a sercem.